Siemano, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Adrian. Tak jest, chciałem wam parę zdań powiedzieć, co się dzieje na kanale, co tam słychać u nas. Ja rozumiem, zazdrość jest w każdym człowieku, zazdrość jest we mnie, czy w tobie tam co oglądasz. Zawiści już jest coraz mniej, chociaż jest tak i tak w naszym narodzie, sami wiecie, po innych jest dużo tak i tak, kłodę podłożyć czy coś zrobić, nie? Ale ta zawiść chora w niektórych osobach naprawdę jest. I ja nie wiem, jak można do takiego stopnia dojść. Grupka osób nas nie lubi, rozumiem, nie jesteśmy zupą pomidorową, że będą nas wszyscy lubić. Ale co musi mieć w głowie taki człowiek ten zawistny, żeby mieszać w to moje dziecko, że to nie jest moje dziecko, że Maniek na przykład przyjeżdża do mnie i on zrobił, no ja sobie nawet nie myślę, żeby takie rzeczy komuś mówić. Taka grupka nas tak nie lubi, że wymyśla różne niestworzone rzeczy na poczekaniu. I ja nie wiem, to nie są dzieci, bo to są jacyś, to są ludzie po, nie wiem, 30-40 lat. Nie wiem, pokażcie te komentarze swojej żonie, swoim dzieciom, jaki przykład dajecie. Na pewno mają rodziny, na pewno jakieś tam życie mają ułożone, a może sobie zepsuli życie i dlatego teraz na kimś chcą się wyżalić. Weźcie te telefony, pokażcie, co piszecie swoim dzieciom, swojej żonie i niech zobaczą, jak tata funkcjonuje w tym internecie. I teraz powiecie też, że się przejmuję hejtem, że mówię o nim. Nie, ja się nie przejmuję hejtem, ja sikam na to. Czy ktoś powie tak, czy ktoś powie tak. Ja wiem, że dobrze robię, dużo osobom też pomogłem, też dostaję mnóstwo wiadomości, że dobrze działamy i wiem, że będzie jakaś tam grupka osób, co nas nie będzie lubiała. Tylko jak już nas nie lubicie, to nie wpierdzielajcie w to dzieci, naprawdę. No, niestworzone rzeczy, piszą, że ja narkotyki biorę, piszą, że Jezus, że kogoś tam, że ja na lince chciałem się powiesić. Że wszystko w kredycie mamy, że jak kupimy nową maszynę, no to za darmo dostajemy. No to, to wiecie, to jest tak, czy się położysz, czy będziesz leżał, to ten taki tak będzie na ciebie krzywo patrzył, bo takie ma, w takim zakłamaniu po prostu żyje, że sam w to uwierzył. Możecie mnie oglądać, czy nie oglądać, czy lubicie mnie, czy nie lubicie, ale trochę się zastanówcie, po co wprowadzacie, po co wdrażacie w tą jakąś waszą dyskusję moje dzieci, czy kogoś innego dzieci. To jest naprawdę już łapanie się wszystkich rzeczy, żeby tylko i wyłącznie mi dogryźć czy coś. Jak już oglądacie nas, to patrzcie też inaczej na to. Patrzcie tak. Ja nigdy nie mówiłem, że kanał jest merytoryczny czy naukowy. My dajemy ludziom rozrywkę. I dlatego dużo osób nie może to zrozumieć, że jak to tam firmy współpracują, no współpracują. Jak jakaś maszyna przyjdzie, za darmo dostał, za darmo, bo ma reklamy, bo youtuberem jest. Każdy ma ręce i głowę i może na swoje życie pracować. Ja nie zazdrościłem komuś, że ktoś ma tak, ja tylko chciałem mieć tak jak on. Więc brałem się za robotę, pomysły sobie wymyślałem, robiłem i cały czas dążyłem szczebelek po szczebelku, dlatego jesteśmy w tym miejscu, co jesteśmy. I tutaj dlatego ja się tym nie przejmuję, że ktoś sobie tak napisze, bo wiem, że dobrze robimy i wnosimy fajną rozrywkę dla innych. Idziemy do Ala Kurnika, bo kurde wieje i nie mogę nic nagrać. O, proszę bardzo, jesteśmy w Kurniku. No. Współpracujemy z różnymi firmami, to tam napiszą, że za darmo dostajemy, że się sprzedajemy. Ja wiem, że dobrze robię, kto by na moim miejscu był, tak samo by korzystał i tyle, nie? Czy tam teraz Trawi Garaż współpracujemy, to piszą, uważajcie na niego, bo wyjdziecie źle na współpracy, bo oszuka was na pieniądze. Jeden, drugi, trzeci i tak 10 napisze, ale ja nie przypominam sobie, żebym z nimi współpracował i ich oszukał na pieniądze, ci co piszą, nie? Wiecie, nie mogą tego przeboleć, że ja tutaj kurczę, tu jestem, tam jestem, tutaj się dogaduję i wiecie, i jeden, drugi, i normalnie tutaj chłopacy przyjechali, mogą powiedzieć jak było, jak jest.
Ja mam z chłopakami ugadane tak, jak ma być. Chłopaki za wszystko będą mieli zapłacone. Na niczym się nie boją, że się przejadą, bo mają na górkę zapłacone. I tyle. Ci, co u mnie siedzą na kanale, będziecie widzieć, jakie to są niki i zawsze będziecie mogli inaczej na nich patrzeć. Tak jak oni patrzą na ten pryzmat cały, na ten świat cały, inaczej patrzą i w te kłamstwo sami uwierzyli i brną je po prostu. Wiecie, żeby tylko po prostu szpileczkę tutaj dowalić. Tylko jak ja bym się przejmował, to już dawno bym zakończył ten kanał i bym w ogóle nie nagrywał. Chcę naświetlić, bo dużo osób nie wie, jak zawistni są niektórzy ludzie. I to nie są dzieci, to są normalnie starzy ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, czy w życiu sobie nie poukładali, że muszą się na czymś wyżyć, czy po prostu nie radzą sobie z tym, że mnie oglądają. Nie będę tu nikomu rozkazywał, czy musisz mnie oglądać, czy nie oglądaj, bo tak i tak się nie posłuchają. Chociaż taka prośba do tych osób. Jak już mnie atakujecie i mnie nie lubicie, to po co wtajemniczacie tam moją córkę? Wam to jakoś ulży, czy coś, że tak napiszecie? No. Teraz wam powiem, jak to jest z Kazikiem, bo dużo osób się pyta, mówi, niezapłacone, pewnie o pieniądze poszło. Nie, o żadne pieniądze nie poszło. Poszło o to, że ten ciągnik był po prostu długo u niego i te poprawki, co były naniesione, to nie były dobrze wykonane i po prostu jakoś się nie dogadaliśmy. Życie, to jest życie, normalnie. Za wszystką pracę, czy Maciek, czy Kazik miał zapłacone tak jak chcieli. Nikt nie powinien mieć żalu, że coś było nie tak, bo sami ustalili sobie stawki. 50 zł na godzinę, gdzie tam modernizacja, którą ja chciałem, dojazd do mnie to też 150 zł do tej 60-tki, no to ta modernizacja sama wyszła mnie, modernizacja tylko, nie? Sama robota wyszła około 13 chyba tysięcy złotych. Więc normalnie było to wszystko zapłacone. Bez problemu. Przyjechał ten ciągnik i dalej były tam parę mankamentów i dlatego po prostu wyszło jak wyszło. Życie toczy się dalej. Tym, co teraz powiedziałem, też dużo osób zrozumie. Każdy z nas zyskał. Ja zyskałem to, że dużą świeżość na kanale wprowadził Kazik i Maciek w okresie zimowym przy remocie 60-tki, bo też bym nie dał rady. A Kazik zyskał, że ma potężny, rozbudowany kanał, gdzie w tych czasach by naprawdę łatwo nie było tak go wypromować. Każdy teraz żyje swoim życiem i tyle. Musicie to zrozumieć. No. O żadnej kubity nie poszło, jak tam myślicie. I Kazik nie zmajstrował dzieckami. Tak jak tutaj sąsiad czeka, żeby tylko taki z okolicy czeka, żeby tylko nas licytować i pisze, że 3-osiówkę kupi. Nie? Trzeba być, to trzeba, tylko żeby tylko potknęła się noga. A teraz przechodzimy do normalnych widzów, normalnych ludzi, którzy mnie oglądają, którzy wiedzą jak jest, śledzą nasz kanał i dużą cegiełkę dorzucają do tego. Jak to by nie było, zawsze jesteście z nami, cenię to sobie. Mnóstwo wiadomości dostaję od was, siadacie przed telewizorem czy jakimś innym komunikatorem i tam oglądacie nasze odcinki. Jest to naprawdę miłe, bo to zrobiło się jak serial. Jak moda, można by było powiedzieć, na sukces, nie? Odcinek ten i oglądają. No, gdzie nie pójdziesz, to zawsze ktoś pochwali na radyjku, super robotę robicie. Wiemy, dla kogo tworzymy. Wiemy, że to, co robimy, to jest dobre. O kurde. No, powiedziałem tam parę słów, bo nawet widzisz, ci co nas tak nie lubią, to wprowadzają, że o dziecku naszym nawet piszą, nie? Przejmuj się tym. Ja się nie przejmuję. Jak już tak nas nie lubią, to niech sobie obsmarowują mnie, a nie wprowadzali w to dzieci. No ale wiesz, to są tacy ludzie, którzy nic nie mają w życiu. Tacy ludzie tylko najwięcej. Nie ma większego daru niż takie małe dziecko, bo naprawdę tyle co radości nam daje, nie? No. I naprawdę, no... Największe szczęście, nie? Największe szczęście. No. Myślę, ja sobie że... nie wyobrażam, co by było, gdybyśmy my jej nie mieli, nie? Tak. To nie byłoby to same życie. Ona zmieniła nam życie naprawdę na lepsze. Inaczej się spostrzega, nie? No. Myślę, że niedługo Marcelinka będzie miała braciszka. Zobaczymy, jak to będzie. A? Produkcja będzie otwarta. Dobra, idziemy, bo jeszcze mam chwilę. Idziemy na chwilę. Coś wam jeszcze powiem, bo...
No nie mogę z tego. Gdzie ktoś w obronie mojej stanie, to zaraz to jestem ja. Pamiętajcie, zaraz to jestem ja. Kto napisze w mojej obronie i ta grupka zaraz pisze: o, Joker Fan podszywa się pod tym kątem. Ludzie, możecie wierzyć, nie wierzyć. To nie są moje konta, to nie ja się podszywam, to ludzie mnie bronią. Jakiś tam Gregor pisze, czy nawet zakaz wjazdu, to nie są osoby z naszego, to nie jestem ja, ani nikt z naszego grona. Tutaj nie wiem, kto to jest, chciałbym się dowiedzieć, bo niepotrzebnie może tam jest tak odpisywane tym ludziom i to oni się sami napędzają, ale naprawdę, to nie jestem ja. Tyle. I przysięgam to. I takie k***a rzeczy ja muszę tłumaczyć. Z tej grupki tam napiszę: uważajcie na Jokera, bo z nim k***a, bo z nim zła współpraca wychodzi. I ktoś z widzów się postawi, napisze coś dobrego o mnie, to jest od razu Joker Farm to jest, to on się musiał przelogować na drugie konto. Ludzie, ja nie mam czasu na to. Ja codziennie vlogi wrzucałem, jeszcze rodzina, to tamto. Przecież my od rana do wieczora coś robiliśmy. Jeszcze dowiecie się 15, chyba prawdopodobnie 15 stycznia, o po co jest ten magazyn robiony. Bo my nie... Ja już od roku planowałem coś dużego i dążę do tego. Dążę powoli, małymi kroczkami i jak otworzymy to, to naprawdę będzie to kolejne marzenie spełnione. Wleci ten odcinek? Chyba raczej wleci. Dziękuję wszystkim, co nas oglądają, co mówią, bo jest u nas, oczywiście, jest usuwanie komentarzy, jest. Są z automatu usuwane komentarze, ale jakie? Takie ktoś, jak ktoś komuś grozi, wyzywa, naśmiewa się, bo się śmieją, tak się ze mnie śmieją, że ja seplenię. Ja się w tego nie wstydzę, ja seplenię. O. Mnie to nie rusza, bo miałem wadę wymowy, chodziłem też do logopedy. Troszeczkę mi się to poprawiło, ale dalej mam problem taki, że na przykład dużo syczę jak wąż. I to jest... Nie każdy się urodził zajebisty i każdy ma jakieś wady. Tak jak tatę wyzywają, że jest gruby. Wyzywa, o, rolnik z okolicy wyzywa mojego ojca od grubasów czy knurów, a jest grubszy od niego. No to kurde, to jest, mi się wydaje, hipokryzja. Obejrzyjcie chociaż 10 po kolei odcinków. I wyciągnijcie 10 rzeczy dobrych i 10 niedobrych. Zawsze się znajdzie coś dobrego i zawsze się znajdzie coś, co się nie spodoba. Pamiętajcie, każdy człowiek popełnia w życiu błędy, ale do tych błędów trzeba się przyznać. Tak jak mi tam wygarniają wielką aferę za Gromaszem. Jak się pojednaliśmy, jeden z drugim, ręce sobie podaliśmy, to czemu mamy dalej wieszać sobie na siebie psy? Tego ludzie nie mogą zrozumieć. Ci zawistni. Więc takim akcentem kończymy ten odcinek. Spokojnego nowego roku wam życzę, bo my jedziemy z całą ekipą. O, ekipą. Ekipą, właśnie. Bo ekipa też nie utrzymuje kontaktu z Kazikiem. Nie będę się za nich wypowiadał, o co poszło. Trzymamy się tak, jak trzymaliśmy Maniek, Maciek, Karol i tam jeszcze parę osób, które nie są w ogóle pokazane, ale trzymamy się cały czas w tej samej paczce. Tak naprawdę dużo osób jest od początku mojego istnienia kanału i dużo osób pomaga, bo też oni prowadzą poza, na przykład tam moderacje na kanale prowadzą, co im się nie podoba, to powiedzą, mamy fajną konwersację i to jest super usłyszeć u kolegów coś krytykującego. Ale ta krytyka nie wychodzi dalej, tylko rozwiązywane to wszystko, te problemy są między nami. I to się ceni.
Więc z takim akcentem kończymy jeszcze raz ten odcinek. Stawię to. Możecie pisać co chcecie, co wam się podoba, ale ja wiem, że będzie dobrze, I wam podsyłam taki film. Też wam podeślę taki film do takiego gościa, który mówi, jak sobie radzić z hejtem, i ci, co piszą, żeby też inaczej na to patrzeli. Ci, co hejtują oczywiście. Obejrzyjcie sobie ten film, da wam to dużo refleksji i może inaczej będziecie spostrzegać, bo ja na przykład jestem uodporniony na to, ale może się trafi taka osoba, która sobie nie poradzi z tym. Dzięki bardzo za oglądanie. Wiata, o, wiata tutaj, jak nie było, tak nie było, ale tutaj z firmą się dogadaliśmy. Widzicie, firma nie wystawiła białej flagi. Przyznała się do błędu, to się ceni, przyznała się do błędu i powiedziała tak. Bo teraz piszecie, że czemu nie powiem, nie ciągnę tej sprawy dalej, ale ja mówiłem. Przyznali się, powiedzieli tak, z***liśmy, przyznajemy się do tego o 30 cm i mówią tak, dolewamy supy. Ja mówię, no tak, no możemy dolać. I wszystkie koszty dodatkowe oni ponoszą. No to co ja mam teraz powiedzieć? To chyba staną na wysokości zadania. Koma jest schowane u znajomego dopiero teraz, bo hala miała być zadaszona, ale nie jest zadaszona, więc poszedł do znajomego, do Krzysia. Niektórzy nie wiedzą, o co chodzi, że dopiero teraz kombajn daje. Jak chcecie, z tych, którzy nas tak nie trawią, to przyjedźcie, dam każdemu szpadelek i wykopiecie tutaj dziury w tym bagnie. Chociaż teraz już trochę obciąga, ale to cały czas pada. Dzisiaj dopiero przestało padać. Przyjedźcie, wykopiecie w tą pogodę. Mi się nie chce babrać w tym błocie. Palnąłem, że w marcu. Nie wiem, ile to będzie trwało, bo tak, trzeba to wykopać. To jest około tutaj parę dni roboty. Zaszalować. I ten beton, przecież fachowcy, jak wy tam liczycie? Ile beton musi schnąć? Ciężkowo? 30 dni? Czy 2 dni? No chyba 30, nie? 2 tygodnie minimum, żeby coś można było na nim położyć. No, więc to nie jest takie hop-siup, hop-siup. Fachowcy mówią, że przekątne są tutaj zepsute. Zepsute są przekątne. Widzicie? I takie pomówienia, takie rzeczy mówią, ale jak powiedziałem, jak są płyty położone, czyli tam jest kąt i jak płyta cały czas jest tutaj równiutko, tutaj i każda jedna, to jak można kąty zepsuć? Nie da rady. Panowie, opamiętajcie się, ale się nie przyznacie do tego, że kąty są dobrze, bo oni tu byli i pomierzyli chyba ci fachowcy. A ja mierzyłem i mi wyszło 2 cm tylko błędu. To jest kurde nic, tak naprawdę, na takiej szklance. Długi odcinek chyba wyszedł. Zobaczymy, co z tego zmodzę. Trzymajcie się i do następnego razu. Myślę, żeby chociaż połowa z tej części osób, co nas tak nie lubi, obejrzała to i wyciągła pozytywne wnioski, bo ja was nie obrażam, ja z innych kont nie piszę i zastanówcie się chociaż ze 2 razy, co piszecie, żeby nikogo nie urazić. Dobra, na razie, cześć. Chociaż fajny tytuł odcinka będę miał i też trochę tam pomogli, bo kurde, taki film by nie powstał. A tak to powstanie, dużo osób obejrzy. Idę przy przyczepie zrobić, że licytacja przyczepy będzie. Sprzedajemy gospodarstwo. Haha, sprzedajemy gospodarstwo. Będzie zdjęcie na miniaturkę.